No. Oto pan Turkuć Podjadek. Robal pod ochroną. Młody Turkuć. Będzie jeszcze większy. Widzisz jego skrzydła? Mu się rozwijają. Tu, o tu widzisz, takie małe ma skrzydełka. I mu urosło na całą długość te skrzydła. Przodu ma łapy grzebne. Tu ma łapy skoczne. Ogon. Ojoj, ja nie chcę, żeby mnie ugryzł. On gryzie? Nie wiem, ale chyba tak. On zjada ziemniaki. Skąd łapałaś go? Wykopałam go w ziemi. Na twój ogród, a? Na mój ogród. Na moim ogrodzie był. Damy go z przodu. Nagraj jego pyszczek. No, a nie tak blisko, bo to nie ma taki dobry zoom. Poczekaj, jak może... A, uspokój się. Już on się odwraca. Położył na ziemię on. On potem nie będzie mógł iść. Czekaj. Uwaga. Ale on nie jest owadożerny, nie jest agresywny. Aha. Nie jest drapieżnikiem. Zjada pędy roślin, zjada korzenie pomidorów, marchewkę zjada, warzywa i takie rzeczy. Ziemniaki. Biedny nie może sobie poradzić, to jest dla niego za ślisko. Za ciężki jest. No. Nie martw się, pomogę ci, Turkuciu. Chodź. Wejdź na kartkę. Widzisz, on chce iść do światła. A. Ups. To był jego brzuch. Teraz lepiej sobie radzi. No. Chyba go wypuszczę na wolność. Tak? No. Teraz? No bo co z nim zrobić? On zdechnie, jak będzie w wiadrze siedział. O, okej, opuść go. Ja mu tam dawam warzywa, ale on nie bardzo chce jeść, widzę. Tak? Mhm. Dzisiaj jest tydzień, jak go mam. Położę kartkę, będzie miał fajny dywan. Nie podoba mi się ta kartka. Jak duże ma te skrzydełka, wiesz? Mhm. Nie mam czym go tam... Połóż go ręka o kogo, żeby zobaczyć, jak duże on jest. O, no, jak twój palec. Jak mój palec. On jeszcze młody jest. On jeszcze większy będzie. Dobrze. Dobrze, idziemy na wolność. Zobaczymy. Nie! Czemu? Kot będzie go chce zabić. Chodź, chodź, paznocek, chodź, chodź, patrz. Co ty? Nie rozumiem. Oh. Marta, on będzie go zabić. Nie ruszaj, nie ruszaj. Co? Alice, no dobra. Co to jest, paznocek? Kiciuś, co to jest? Jest robak? Ty byś takiego nie zjadł, tak? Za duży jest i brzydki. Koty takie ładne nie jedzą takich brzydkich robali. I jeszcze pokażę go Litce, czyli go jeszcze zostawię do wiadra, go założę. Mamy go nagrywany, nie martw się. To nie jest to samo nagrywane, wiesz?
W rzeczywistości inaczej wygląda. Jak go widzisz na własne oczy. Przecież spokojnie teraz. No. Odpoczywa. Po wnuce, widziałeś Roba dużego. Chyba boi się kot. Ja myślę, że on nie bardzo rozumie, o co chodzi. To wnuczkowi jest bardzo wszystko jedno z tego powodu. Co to jest? Okej, chodź, Rybalu.